Ten lead, proszę. Tu liberałowie definiują wolność przez bardzo wąskie pojęcie. Wolność jest przede wszystkim to. Mam prawo być wolny do posiadania bezpłatnej edukacji, do posiadania godnej pracy, do sprawiedliwego podziału dochodu narodowego. Do ładnej kochanki, tak? Najwyraźniej również. O, proszę. Państwo nie powinno mi tego zakazywać, także przez system ekonomiczny. A dobrze, państwo nie powinno zakazywać. Słusznie. Nikt panu powinno umożliwiać nikt panu nie zakazuje posiadania mieszkania na przykład. A czy ja zakazuję posiadania mieszkania? Chcę, żeby wszyscy posiadali mieszkanie, a nie tylko wąska grupa najbogatszych. Nie, ale pan chce się domagać wolności do. Czyli posiadania mieszkania. Mieszkania. To nie jest wolność, to jest, proszę pana, prawo do posiadania mieszkania. To jest możliwość posiadania mieszkania. Wolność to jest, wolność jest zawsze od. Nie ma wolności nie, to jest do. Właśnie negatywna definicja wolności. No tak, tak. Którą obalono już w drugiej generacji praw człowieka ONZ-u. No jest właśnie, więc proszę pana, pańską deklarację praw człowieka, to ja się nią podcieram co drugi dzień, mam kilkadziesiąt egzemplarzy. I polska konstytucja zakazuje propagowania niedemokratycznych ustrojów, a obalanie praw człowieka jest niedemokratyczne, więc radziłbym się powstrzymać z nawoływaniami do utworzenia państwa niedemokratycznego. Szanowny panie, po pierwsze pan mnie obraża posądzeniem, że ja mógłbym być demokratą, ja wyglądam chyba normalnie, a nie na demokratę. A po drugie, szanowny panie, chciałbym łaskawie zauważyć, że ja domagam się tylko wolności. Wolność, proszę pana, jest od czegoś. Wolny od choroby, od czegoś. Natomiast nie mogę być wolny do, bo to jest błąd syntaktyczny. Pan myli pojęcia. Mam możność do czegoś. Mam prawo do czegoś. Nie mam wolności do. To jest... Pan się opiera na XVIII-wiecznej definicji wolności. No minęło jednak trochę lat od XVIII wieku. Pana, no to, że w Ameryce ukradziono słowo liberalizm i socjaldemokratów nazywa się liberałami, to nie powód, że ja to uznawał. To była druga generacja praw człowieka.